Witajcie! Jakiś czas temu przyszła do mnie kolejna paczka z GearBest, ale tym razem z czymś znacznie większym, a mianowicie z drukarką 3D Anet A6. Jej cena to około 800 zł, zależnie od aktualnego kursu dolara, co jest dość niewygórowaną ceną jak na sprzęt tego typu. Dodatkowo, jeżeli skorzystacie z kuponu widocznego na ekranie, to powinna ona spaść do około 630 zł. Pamiętajcie jednak, że liczba kuponów, tak samo jak ostatnio, jest ograniczona. Link do niej znajdziecie oczywiście w opisie. Wewnątrz paczki, oprócz pudełka z drukarką, znalazłem kilogramową szpulę zielonego filamentu, który dostałem dodatkowo, żeby po prostu mieć na czym ją testować. Właściwe pudełko jest naprawdę ciężkie, ponieważ według informacji na stronie waży ponad 10 kg. Znajdziemy w nim niezbędne do budowy drukarki części zabezpieczone styropianem. Są to m.in. takie rzeczy jak silniki, części ramy, prowadnice, śrubki, grzany stół itd. Części jest naprawdę sporo. Dużym plusem jest to, że do zestawu dołączona jest 0,5-kilogramowa szpula PLA w losowym kolorze. W skład zestawu wchodzą także śrubokręty, klucze, cążki i inne narzędzia niezbędne do budowy oraz konserwacji urządzenia. W pudełku nie znajdziemy żadnej papierowej instrukcji czy dokumentów. Te rzeczy dostarczone są na 16-gigabajtowej karcie pamięci, która także znajduje się w zestawie i to wraz z czytnikiem. Po wypakowaniu wszystkiego dobrze jest sprawdzić, czy jakaś część nie zawieruszyła się pod styropianem. Całe szczęście, że to sprawdziłem, bo znalazłem tam niewielką śrubkę, która musiała odkręcić się podczas transportu. Budowa urządzenia jest naprawdę prosta, o ile oczywiście korzystamy z instrukcji. Cały proces sprowadza się do kompletowania części potrzebnych podczas konkretnego etapu, a następnie składania ich ze sobą zgodnie z rysunkami. W ten sposób krok po kroku przechodzimy przez poszczególne etapy budowy. Jeżeli ktoś miałby problemy z montażem korzystając z instrukcji, to producent przygotował także film instruktażowy pokazujący proces składania urządzenia. Gdyby ktoś go potrzebował, to w opisie znajdziecie link do tego filmu. Złożenie drukarki zajęło mi dobre parę godzin, ale wbrew pozorom najwięcej czasu poświęciłem na odklejanie materiału zabezpieczającego części ramy. Przy okazji warto wspomnieć, że jest ona wykonana z akrylu, podobnie jak to było w przypadku grawerki Neye. Podczas montażu musimy odpowiednio mocno naciągnąć paski. Ja musiałem zrobić to za lekko, przez co krawędzie wytryków nie były idealne, ale o tym później. Jak widzicie, powierzchnia grzanego stołu minimalnie ucierpiała podczas transportu. Co prawda nie jest to problem, ponieważ standardową taśmę i tak w końcu trzeba będzie zmienić, więc nierówności zostaną przykryte, ale zdecydowanie producent mógłby trochę bardziej przyłożyć się do pakowania produktu, aby uniknąć takich problemów. Przy okazji powiem, że drukarka oferuje obszar roboczy o wymiarach 220x220 mm i wysokości 250 mm. No i teraz doszliśmy do elementu, który moim zdaniem wypada najgorzej, a mianowicie do zasilacza, a raczej do sposobu jego podłączenia, bo sam w sobie nie sprawiał mi żadnych problemów. Przewód zasilający ma na końcu po prostu zabielone przewody. Dla porównania, przewody, które idą do płyty głównej, mają ładnie podłączone i zaizolowane konektory. Dlaczego producent postanowił w tym miejscu oszczędzić? Nie mam pojęcia, ale skoro zdecydował się na użycie konektorów na jednych przewodach, to spokojnie mógłby o to zadbać także w przypadku przewodu zasilającego. I tutaj dochodzimy do kolejnego problemu. Ta pomarańczowa płytka, którą widzicie, to jedyna rzecz, która chroni nas przed przypadkowym dotknięciem złącz, które w końcu podczas pracy podłączone są do napięcia 230 V. Oczywiście nikt normalny raczej nie będzie tam grzebał przy podłączonym zasilaniu, ale jeżeli ktoś ma w domu młodsze osobniki rasy ludzkiej, to zdecydowanie powinien w tym miejscu dorobić jakąś osłonę. Sam pewnie sobie taką zrobię i pokażę Wam ją w kolejnym filmie na temat tej drukarki. Na koniec trzeba oczywiście podłączyć wszystkie komponenty do płyty głównej. W tym miejscu producent stanął na wysokości zadania, maksymalnie ułatwiając nam robotę. Każdy przewód ma na końcu naklejkę z nazwą komponentu, za który odpowiada, a na opakowaniu płyty głównej mamy opisane jej złącza. Tak więc podłączenie wszystkich przewodów nie powinno sprawić nikomu większych problemów. Podczas pierwszego uruchomienia powinniśmy sprawdzić, czy wszystkie osie działają, a następnie uruchomić funkcję Auto Home. Tutaj trzeba zachować czujność, ponieważ jeżeli któraś z krańcówek nie zadziała, to głowica lub stół może chcieć wyjechać za daleko, co z kolei może spowodować uszkodzenie drukarki. Ja zostawiłem trochę za długą wiązkę przewodów od głowicy, która uniemożliwiła jej dojechanie do krańcówki, przez co musiałem wcisnąć ją szybko ręcznie. Na szczęście drukarce nic się nie stało, ale nie będę ukrywał, że było to troszkę stresujące. Chwilę później skróciłem długość wiązki i od tamtej pory podobny problem już mnie nie spotkał. Zanim będziemy mogli przejść do drukowania, musimy jeszcze wykonać kilka ważnych czynności.
Po pierwsze, musimy zsynchronizować ze sobą silniki poruszające głowicą w osi Z. W tym celu wyłączamy silniki z menu lub po prostu wyłączamy drukarkę, a następnie ustawiamy oba mocowania osi X na tej samej wysokości. Najłatwiej to zrobić, dojeżdżając nimi do np. puszki czy czegokolwiek innego, co się tam zmieści. Czynność trzeba niestety co jakiś czas powtarzać, bo zauważyłem, że silniki po prostu po jakimś czasie się desynchronizują. Po zsynchronizowaniu silników musimy wypoziomować stół. Polega to na takim ustawieniu stołu, żeby dysza w każdym jego miejscu była od niego oddalona o równą odległość. Ta odległość powinna być mniej więcej taka, jak grubość kartki papieru, która pod naciskiem dyszy powinna przesuwać się z minimalnym oporem. Najlepiej ustawiać to po prostu w pobliżu śrub regulujących położenie stołu. Pozostało nam doprowadzić filament do głowicy. Włączamy grzanie hot endu z menu, a gdy odpowiednia temperatura zostanie osiągnięta, wciskamy filament przez otwór znajdujący się u góry głowicy. Wbrew pozorom nie jest to takie proste, ponieważ musimy nim trafić w otwór minimalnie większy niż średnica filamentu, znajdujący się kilka centymetrów niżej. Właściwego otworu oczywiście nie widzimy, co utrudnia sprawę najbardziej. Jeżeli w końcu nam się to uda, to z dyszy powinno wypłynąć trochę materiału. W tym momencie nasza drukarka jest już gotowa do pracy, a nam pozostało jedynie przygotować coś do wydrukowania. Do tego na dołączonej karcie pamięci znajdziemy program o nazwie Cura, czyli tzw. slicer służący do pocięcia modelu 3D na poszczególne warstwy. W ostateczności prowadzi to do uzyskania pliku z kodem rozumianym przez naszą drukarkę. Niestety jest on w dość starej wersji, dlatego najlepiej po prostu pobrać najnowszą ze strony producenta. Na karcie znajdziemy też plik z profilem dla drukarki, ale niestety nie działa on z najnowszą wersją programu. Nie jest to jednak problem, ponieważ na stronie Thingiverse znajdziemy parametry, które należy wprowadzić do programu, aby sobie taki profil stworzyć. Wygenerowany za pomocą programu G-Code wystarczy zapisać na karcie pamięci, a następnie uruchomić z poziomu drukarki. I tutaj mamy do czynienia z fajną funkcją, a polega ona na tym, że nie potrzebujemy komputera, który wysyłałby G-Code do drukarki na bieżąco. Drukarka sama czyta G-Code z karty pamięci, co jakby nie patrzeć jest dużą zaletą. Gdybyśmy wysyłali kod z poziomu komputera, a ten zechciałby się nagle zawiesić, no to kilka godzin drukowania i trochę filamentu poszłoby na marne, ponieważ tak przerwanego wydruku raczej nie dałoby się wznowić. Na pierwszy, a zarazem testowy wydruk wziąłem coś prostego, czyli niewielką kostkę. Muszę wam powiedzieć, że spodziewałem się znacznie gorszego wyniku, biorąc pod uwagę, że był to mój pierwszy w życiu wydruk z drukarki 3D. Co prawda nie wyszedł idealnie, ale od czegoś w końcu trzeba zacząć. Zdecydowanie jakość wydruków mogłaby być lepsza, gdybym bardziej przyłożył się do naciągania pasków podczas montażu. Nie jest to jednak takie proste, tym bardziej jeśli nie wiadomo, jak mocno taki pasek powinien być napięty. I tu dochodzimy do kolejnego etapu przygody z tą drukarką, czyli upgrade'ów. Wpisując w wyszukiwarkę strony Thingiverse nazwę naszej drukarki, znajdziemy masę części stworzonych do niej przez jej użytkowników. Pokażę wam kilka z nich, które moim zdaniem powinien wydrukować sobie każdy posiadacz tego urządzenia, chcący uzyskać jak najlepszą jakość wydruków, poprawić jego wygląd czy też wygodę użytkowania. Zacząłem od wydrukowania małych części, a były to zatyczki śrub trapezowych. Owe śruby standardowo po prostu wystają u góry obudowy, co zwyczajnie mi się nie podobało. Następnie wydrukowałem sobie przycisk ułatwiający zmianę filamentu. Z ekstrudera wystaje śruba, którą należy nacisnąć przed umieszczeniem w nim filamentu. Problem polega na tym, że wymaga to użycia dość sporej siły, co przy małej powierzchni śrubki sprawia, że po prostu szybko może rozboleć nas palec. Dzięki temu niewielkiemu dodatkowi stanie się to trochę łatwiejsze. Części, które tutaj widzicie, to napinacz jednego z pasków. Dzięki niemu nie trzeba się specjalnie wysilać przy jego zakładaniu, ponieważ od teraz można go z łatwością napiąć, wkręcając śrubę. Śrubki i nakrętki, które potrzebne są, żeby go zmontować, są dołączone do zestawu. Po złożeniu drukarki zwyczajnie zostaje nam ich całkiem sporo, więc warto je do takich rzeczy wykorzystać. Jednym z ważniejszych upgrade'ów oprócz napinacza jest lepszy kanał powietrzny dla wentylatora. Standardowy jest po prostu słaby i polecam wymienić go na np. taki, bo różnica w jakości powierzchni wydruków po założeniu go jest zauważalna gołym okiem. Jak widzicie, standardowo pasek nie pracuje równolegle, co może nie ma jakiegoś większego wpływu na jakość wydruków, ale zdecydowanie nie jest to zgodne ze sztuką. A skoro łatwo można to poprawić, to czemu by tego nie zrobić? Tak więc kolejnym upgrade'em jest dystans, dzięki któremu pasek od osi Y będzie pracował w odpowiednim ułożeniu. Przy okazji zwróćcie uwagę, jak gładka wyszła jego powierzchnia po zainstalowaniu poprzednich usprawnień. Niestety do jego montażu musiałem dokupić dłuższe śrubki, ponieważ te z zestawu były minimalnie za krótkie.
Te dwa zielone stożki to coś, co ułatwi drukarce pobieranie filamentu. Szpula zamocowana na samej śrubie w uchwycie, który także jest częścią zestawu, stawia dość duży opór przy jej przekręcaniu, co może być przyczyną powstawania jakichś artefaktów. Stożkowe uchwyty sprawiają, że śruba ustawia się w osi szpuli, przez co całość obraca się znacznie łatwiej. Wydrukowałem także nowe mocowanie szpuli, dzięki któremu możemy zamocować ją nad drukarką, oszczędzając tym samym trochę miejsca na biurku. Zatyczki zrobione wcześniej zamieniłem na trochę masywniejsze, które dodatkowo stabilizują śruby. Dodałem też takie detale jak osłonka przycisku reset, która zapobiega jego przypadkowemu wciśnięciu, oraz zatyczkę głośniczka, który jest po prostu moim zdaniem za głośny. Szybko zacząłem też drukować rzeczy, które tak naprawdę nic nie dają, ale są po prostu fajne, takie jak na przykład ta osłona wentylatora. Linki do wszystkich części, które użyłem, znajdziecie także w opisie. No i w końcu przyszedł czas na benchmark, czyli sławną testową łódeczkę. Niestety, pod koniec odkleiła się od stołu i musiałem przerwać wydruk. Nie jest to jednak wina drukarki, a taśmy, którą okleiłem stół. Nie dość, że materiał do niej nie przywierał, to ona sama odklejała się od stołu, gdy ten tylko się nagrzał. Ponownie puściłem wydruk, ale tym razem z tak zwaną tratwą, dzięki czemu udało się go ukończyć, pomimo tej nieszczęsnej taśmy. W dalszym ciągu trochę się ruszała, przez co u góry łódki powstały niewielkie przesunięcia warstw, ale ogólnie wyszła naprawdę dobrze. Co prawda na jej powierzchni widać niewielkie pęcherzyki, ale one spowodowane są złymi ustawieniami slicera, które później udało mi się poprawić. Rezultaty najlepiej ocenicie sami. Teraz możecie zobaczyć taką samą kostkę jak wcześniej, ale wydrukowaną po wprowadzeniu modyfikacji. Jak widać, różnica w jakości jest całkiem spora. Jest to kostka kalibracyjna, której model ma bok o długości 20 mm. Jak widzicie, wymiary w rzeczywistości są bardzo bliskie modelowi, a to znaczy, że drukarka fabrycznie jest całkiem nieźle skalibrowana. Jeżeli chodzi o jej głośność, to postawiona na drewnianym biurku wyraźnie daje o sobie znać podczas pracy. Nie jest co prawda uciążliwa, ale z pewnością miałbym problemy z zaśnięciem, jeśli pracowałaby w tym samym pokoju. Postawienie jej na jakiejś miękkiej macie lub podklejenie filcowymi podkładkami z pewnością trochę w tej kwestii pomoże, ale tym zajmę się kiedy indziej. Drukarkę testuję już prawie od miesiąca i jestem nią naprawdę pozytywnie zaskoczony, bo zwyczajnie nie spodziewałem się, że za taką kwotę można kupić coś, co pozwala uzyskać tak dużą dokładność. Mimo drobnych wad, o których wspominałem, śmiało mogę tą drukarkę polecić, ale nie jest to produkt dla każdego. Jeżeli oczekujecie doskonałej jakości prosto po wyjęciu urządzenia z pudełka, to zdecydowanie nie jest to produkt dla Was. Na złożenie drukarki trzeba poświęcić kilka godzin, a poza tym jakość wydruków częściowo zależy od tego, jak dokładnie to zrobimy i czy będzie chciało nam się bawić w jej ulepszanie. Osoby, które lubią majsterkować, będą się świetnie bawiły przy jej składaniu, jak i ulepszaniu. A dodatkowo po takiej przygodzie będą dokładnie wiedziały, jak taki sprzęt działa, dzięki czemu konserwacja lub ewentualne naprawy nie powinny stanowić dla nich żadnego problemu. Na tej podstawie uważam, że ta drukarka jest dobrym wyborem na rozpoczęcie przygody z drukiem 3D. Jestem pewien, że można z niej uzyskać jeszcze lepsze rezultaty. Tak więc, gdy wprowadzę wszystkie modyfikacje, które zaplanowałem, to na pewno pojawi się film na ich temat, w którym pokażę też, jakie efekty udało mi się uzyskać. I to tyle w tym filmie, więc koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeśli ten film Wam się podobał. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, aby być na bieżąco. Zajrzyjcie też na mojego Facebooka, gdzie znajdziecie więcej aktywności. Dzięki za oglądanie. Cześć!